Every morning on the train. Każdego ranka w drodze do pracy mijam berliński urząd patentowy. Gmach zawsze kojarzył mi się z nudnymi, zakurzonymi teczkami, stemplami i wielkimi stertami żółciejących kartek. Aż pewnego dnia przeczytałam w gazecie, iż w Ameryce zamierzano opatentować ludzkie geny. Jak to? Geny. Postanowiłam więc odwiedzić urząd. Jedyne patenty, jakie dotychczas znałam, dotyczyły żarówki Edisona, silnika parowego Watta oraz telefonu Bella. Internet zdradził mi, że opatentować można nie tylko geny, ale również konkretne komórki, brokuły, pozycje do jogi, nawet kanapkę. Nie zdawałam sobie sprawy, że podczas kilkumiesięcznego śledztwa odkryję cały świat skorumpowanych urzędników. W urzędzie dowiedziałam się, że prawa patentowe uchwalono w Anglii i Stanach Zjednoczonych odpowiednio w XVII oraz XVIII wieku, by zachęcić wynalazców do dzielenia się swymi odkryciami. Nagrodą miał być tymczasowy monopol. Opatentować można wszystko, co związane z techniką, urządzenia, wyroby przemysłowe oraz metody obróbki. Wciąż nurtuje mnie jednak, w jaki sposób wolno nam opatentować gen, skoro nie jest on żadną z tych rzeczy. Okazało się, że dla niektórych to kwestia życia lub śmierci. W sieci odkryłam, że amerykańscy pacjenci i onkolodzy zawetowali patenty na dwa ludzkie geny, których mutacja prowadzi do raka piersi. Wybrałam się do Stanów, aby zbadać sprawę dogłębniej. Wojny patentowe. W Nowym Jorku spotkałam się z prawnikiem znającym kulisy sprawy. Daniel Ravischer utworzył w 2003 roku Fundację na rzecz upubliczniania patentów. Prawnicy organizacji reprezentują powództwo w sprawie przeciwko firmie Myriad Genetics. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo patenty są obecne w ich życiu. Twierdzą, że nie mają one z nimi nic wspólnego. Firmy, które wykorzystują system patentowy do zarabiania pieniędzy, chcą, by opinia publiczna była właśnie takiego zdania. Istnienie tych dwóch patentów odbiło się bezpośrednio na życiu naszych klientów. Odwiedziłam jedną z powódek Lisbeth Seriani w jej domu pod Bostonem. Kilka lat temu u Lisbeth stwierdzono raka piersi. Lekarze zalecali jej badanie DNA, by ustalić, czy nowotwór ma podłoże genetyczne. Istniało bowiem 80% ryzyko, że rak będzie miał przerzuty do jajników. Ubezpieczyciel nie zgodził się jednak pokryć kosztów badania. Pacjentce polecono, by znalazła inny zakład. Wróciłam do szpitala i powiedziałam, że ubezpieczyciel zgodzi się pokryć badanie w innym, zaprzyjaźnionym laboratorium. Lekarka odparła, że nie ma innego. Gdy spytałam dlaczego, wyjaśniła mi, że tylko jedna instytucja na terenie Stanów może badać geny BRCA1 i 2, ponieważ są przez nią opatentowane. Myriad Genetics opatentowało gen BRCA1 w 1994 roku, odkrywszy jego pozycję w ludzkim genomie i odszyfrowawszy jego kod. Dr Mary Claire King odkryła, że uszkodzenie tego genu często prowadzi u kobiet do raka piersi oraz jajników.
Naukowcy z Myriad Genetics zdołali złamać kod jako pierwsi w świecie i opatentowali gen. Lekarze zalecali mi, żebym usunęła jajniki, nim wystąpią przerzuty. Nie chciałam jednak godzić się na tak poważną operację, nie będąc pewna, że ryzyko rzeczywiście istnieje. Jako właściciel patentu, Myriad Genetics ma monopol na gen. Badanie kosztuje tam $4,000. Lisbeth nie dysponowała taką kwotą. Przed podjęciem takiej decyzji wypada zgromadzić jak najwięcej informacji. Jedno proste badanie może nam powiedzieć tak dużo. Lekarze potrzebują tylko próbki mojej krwi i mogliby ją przebadać w każdym laboratorium w kraju, ale mają związane ręce. To bardzo frustrujące. Lisbeth biegała się o badanie przez 1,5 roku, ale Myriad Genetics nie zgodziło się obniżyć ceny. Po wielomiesięcznej bitwie badanie wykonano dzięki uprzejmości darczyńcy i to w samą porę. Okazało się, że Lisbeth istotnie musiała szybko usunąć jajniki. Wielu ludzi zachodzi w głowę, jak można opatentować gen, ponieważ zakładają, że urząd z miejsca oddala wnioski o zbyt ogólnym brzmieniu. W Stanach Zjednoczonych to jednak marionetkowa instytucja działająca w interesie wielkich firm, które z chęcią opatentowałyby wszystko pod słońcem. Jak zdobyć patent na gen? Wystarczy złożyć wniosek w urzędzie, uiścić opłatę i załatwione. Jeśli w Stanach istotnie tak łatwo opatentować części ciała, czy przypadkiem nie doszło do wielkiego nadużycia? Dawniej sądziłam, że patenty miały przede wszystkim służyć wynalazcom, niczym prawa autorskie, chroniące twórców i filmowców. Liczę, że na pytania te odpowie prawdziwy wynalazca. Sir James Dyson, działający z angielskiego miasteczka Malmesbury, to najsłynniejszy brytyjski wynalazca, ojciec bezworkowego odkurzacza. Pamiętam, jak w dzieciństwie użerałem się ze śmierdzącymi i plącymi workami od odkurzaczy. Urządzenie piszczało i nie wsysało śmieci, które musiałem podnosić samemu. Gdy miałem jakieś 30 lat, kupiłem rzekomo najpotężniejszy odkurzacz na świecie. Istotnie ryczał mocniej, ale sprawował się identycznie. Wtedy pojąłem, że worek nie jest pojemnikiem na brud, a wielkim filtrem powietrza. James Dyson zaczął badania nad odpylaczami cyklonowymi. Wyprodukował co najmniej 5127 prototypów odkurzacza, nim był zadowolony z ostatecznej wersji. Gdy urządzenie weszło do masowej produkcji, Dyson tonął w długach. Odkurzacz Dysona wszedł na rynek i został z miejsca skopiowany przez wiele znanych marek. Dyson musiał stoczyć wieloletnią batalię sądową z firmą Hoover. Myślałby kto, że urząd patentowy pomógłby samotnemu wynalazcy. Nic bardziej mylnego. Rzeczony wynalazca często zadłuża się, by w ogóle wyprodukować swoje urządzenie. Tymczasem za założenie jednego wniosku amerykański urząd patentowy zażyczył sobie aż 100 tysięcy funtów. Nowy model odkurzacza jest chroniony przez niemal 200 patentów. Pozywając kogoś o naruszenie patentu, trzeba udowodnić przed sądem, że istotnie jest się twórcą wynalazku.
To ogromne przedsięwzięcie. Proces ciągnie się latami, jest kosztowny i nigdy nie można być pewnym jego wyniku. Wynalazcy nie wypowiadają się zatem o obecnym systemie zbyt przychylnie. Ale co z pierwotnym zamysłem, zgodnie z którym patenty miały zachęcać ich do nowych odkryć? Co poszło nie tak? Wybrałam się do Virginii na spotkanie ze sławnym znawcą prawa patentowego. David Martin zajmuje się prawem własności intelektualnej i śledził rozwój prawa patentowego. Mieszka w Charlottesville, jak niegdyś Thomas Jefferson, jeden z twórców amerykańskiego prawa patentowego. Firma Davida analizuje dane z urzędów patentowych, by oszacować jakość oraz wartość poszczególnych patentów. Według niego obecny model diametralnie różni się od tego postulowanego przez Jeffersona. Do największej liczby nadużyć doszło w ciągu ostatnich 30 lat. David wini zmiany geopolityczne. Największy przełom, który sprawił, że patenty zaczęły mnożyć się na potęgę, przypada na rok 1980, w którym Japonia prześcignęła USA w liczbie przyznanych patentów. Stany nie przyjmowały do wiadomości, żeby japońscy inżynierowie i wynalazcy byli mądrzejsi od amerykańskich. W odpowiedzi na rosnącą przepaść między Japonią a Stanami zmieniono prawo patentowe. Na początek zezwolono na opatentowanie wyników badań naukowych. To kluczowa zmiana, dzięki której w krótkim czasie przyznano niemal dwukrotnie więcej patentów niż we wszystkich poprzednich dekadach razem wziętych. W drugiej kolejności zniesiono klauzulę, która wcześniej nakazywała wyprodukować namacalne, działające urządzenie. Patenty przyznaje się zatem o wiele łatwiej. Można wręcz opatentować sam pomysł, a nie rzeczywisty wynalazek. Amerykanie mnożą kolejne patenty, aby zahamować rozwój technologiczny w Japonii. Pozwala nam to na przykład zatrzymywać japońskie towary na granicy. Toshiba zaczęła ustanawiać własne patenty. GE własne, Sony własne i tak dalej. Wywiązał się swoisty wyścig zbrojeń, który wyniszczył całe środowisko wynalazców. Ludzie przestali wymyślać nowe urządzenia, a zaczęli opatentowywać własne wersje cudzych. Odkąd pierwsze prawa patentowe weszły w życie, na świecie przyznano przeszło 85 milionów patentów, z czego najwięcej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Ale czy rzeczywiście jest to wykładnik kreatywności? Najwięcej patentów przyznaje się w Dolinie Krzemowej, słynnej enklawie technokratów w Zatoce San Francisco. Przedmieścia San Jose to siedziba największych firm informatycznych, a te zawsze mają na podorędziu całe rzesze znawców prawa patentowego. Spotkałam się z pracującym tu od lat 70. Stevem Shearem. Dobry patent poznaje się po odpowiednich sformułowaniach. Ostatecznie to sąd decyduje o tym, czy konkurencja naruszyła nasz patent, czy też nie. Prawnicy patentowi są największymi ekspertami w sztuce manipulowania słowem. To właśnie nasza praca. Use and manipulate the word, because that's what we do. Mój ulubiony przykład to wtyczka, czyli potocznie rzecz ujmując, złącze, składające się z kilku metalowych bolców. W jednym patencie pada termin obupłciowe wsuwane języczki, w innym
podłużne stojące pałąki, a w jeszcze innym palce przyłączeniowe. Ludzie, którzy nadużywają prawa patentowego, dobrze znają jego reguły. Formułują swoje wnioski przy użyciu tak wyszukanego słownictwa, by nie znalazła go żadna wyszukiwarka. W ten sposób dostają własne patenty. Zastrzeżenie musi być wystarczająco ogólne w swoim brzmieniu, by opisać nowe urządzenie, ale i dość dokładne, by nie podpadało pod wnioski już złożone do urzędu. Z jednej strony nie chcemy być pozwani o naruszenie cudzego patentu, z drugiej chcemy kiedyś móc pozwać kogoś innego. Pogmatwane, prawda? Ale skoro nikt nie wie, co chroni dany patent, jak wynalazca ma się podzielić swoją wiedzą? W branży informatycznej zawiłe patenty to już rzecz powszechna. Szczególnie cierpią na tym mali przedsiębiorcy i firmy. Spotkałam się z Julie Samuels z Electronics Frontier Foundation, organizacji działającej na rzecz niezależnych wynalazców. Powiedzmy, że mam jakiś pokrętnie opisany patent, a ktoś inny wynalazł nowy, chodliwy produkt. Idę więc do niego i mówię: sądzę, że naruszyłeś mój patent. Daj mi 15 albo 100 tysięcy, to się odczepię. Na co on? Niczego nie naruszyłem i mogę to udowodnić. Albo: twój patent jest kiepski i mogę go podważyć. Nie zrobi tego jednak, bo sprawa ciągnęłaby się latami i kosztowałaby kilka milionów. O wiele taniej wyjdzie zapłacić żądaną kwotę, niż ciągać się po sądach. Patent stał się bronią. W ten właśnie sposób działają tak zwane trolle patentowe. Osoby wykupujące patenty tylko, by zastraszyć duże firmy. W Stanach to całkowicie legalne. Trolle szczególnie łaszą się na zawiłe opisy przedmiotów i urządzeń codziennego użytku, jak choćby skaner lub kanapka z masłem orzechowym. Przyznając komuś monopol na rozwój konkretnej gałęzi przemysłu, zakładamy, że jego wynalazki przyczynią się do polepszenia naszej jakości życia. W rzeczywistości ludzie chcą zwyczajnie zarobić. W ostatnich latach Dolina Krzemowa zaczęła postrzegać patenty zupełnie inaczej. Jest to częściowo zasługą Kevina Rivetta, który w książce Rembrandty na strychu uczy przedsiębiorców, jak strategicznie wykorzystać swoje patenty. Rivet przewidział, że patenty staną się orężem w przyszłych wojnach gospodarczych. Stosuje pan termin inteligentne ładunki. Nieprawda. Sama czytałam. Nie chodzi mi o bomby używane do niszczenia, a raczej o ładunki otwierające nowe drogi. Załóżmy, że przychodzę do pani i mówię: sprzedajemy konkurujące ze sobą produkty. Chciałbym nawiązać tymczasową, a najlepiej stałą współpracę. Pani odmawia, a ja na to: w takim razie prędzej czy później skończy się pozwem, bo korzysta pani z mojej technologii. Właśnie tak to rozumiem. Inteligentny ładunek to wytrych otwierający furtkę, która zwykle byłaby dla nas zamknięta. Ale czy pan Rivet rzeczywiście opisał współpracę, czy też zwykły szantaż?
Firmy, które dołączyły do tego wyścigu zbrojeń, stale gromadzą coraz większe arsenały patentów. Jednostki pozbawione takiego zaplecza nie mają z nimi żadnych szans. Ochrona patentów to również bardzo dochodowy interes. Niektóre odszkodowania wynoszą miliardy dolarów. Sektor informatyczny to dziś pole do wielkich prawnych przepychanek. Firmy zarabiają ogromne sumy, ale ostatecznie koszty ich sporów zawsze ponoszą konsumenci. Albo na rynek trafia mniej nowych produktów, bo naukowcy zaniechali badań, albo urządzenia są nieco droższe, bo trzeba jakoś pokryć koszty procesów. Jestem na emeryturze, więc pozwolę sobie mówić otwarcie. Sądzę, że całe prawo patentowe, przynajmniej w Ameryce, bo europejskie znacząco się różni, to dziś istny cyrk. Za falę pozwów odpowiada specyfika amerykańskiego kodeksu karnego. W odróżnieniu od Europy, powodzi w Ameryce nie ponoszą praktycznie żadnego ryzyka. W razie przegranej nie muszą pokrywać całych kosztów procesu. Patent to niedoskonały sposób na ochronienie czyjegoś wynalazku oraz wynagrodzenie jego wysiłków i podjętego ryzyka. Z całego serca potępiam tak zwanych troli patentowych, którzy wykupują patenty tylko po to, by bronić się przed cudzymi pozwami lub wytaczać własne. Uważam to za całkowite sprzeniewierzenie się idei patentów. James Dyson. Po wieloletnim procesie James Dyson wygrał sprawę przeciwko marce Hoover. Jego firma w Malmesbury posiada dziś własny dział własności intelektualnej. Odpowiada za opatentowywanie nowych wynalazków oraz wytaczanie pozwów w przypadku plagiatu. Dyson wprowadził na terenie ośrodka liczne środki bezpieczeństwa, aby pokrzyżować plany szpiegom przemysłowym. Do najświętszego gmachu ze wszystkich, czyli działu rozwojowego, nie wolno nam wejść z kamerą. Nawet pracujący tu inżynierowie oraz projektanci mają dostęp tylko do konkretnych obszarów. Nie wiedzą, czym zajmują się ich koledzy. W dziale rozwojowym w Malmesbury pracuje obecnie 850 inżynierów. Odpowiadamy za wiele różnorodnych projektów. Album ten zawiera wszystkie moje pomysły oraz sporządzone przeze mnie szkice. Jest bezcenny, ponieważ jego zawartość może zostać wykorzystana w sądzie w razie procesu o naruszenie praw własności intelektualnej. To niezbity dowód, że jestem autorem opisanych w nim wynalazków. Nigdy się z nim nie rozstaję. Na noc zamykam go w sejfie, a jego zawartości nie możemy ujawnić nawet krewnym i znajomym. To frustrujące, ponieważ bardzo chcielibyśmy się pochwalić tym, nad jakimi wspaniałymi produktami pracujemy. Chciałbym opowiedzieć bliskim o tym, co wymyśliłem, ale mógłbym tak doprowadzić do katastrofalnego w skutku wycieku. Gdyby konkurencja wydała jakieś urządzenie przed nami, naraziłoby nas to na astronomiczne straty. Releasing one of our products before ourselves. Swoich patentów strzegą pilnie nie tylko firmy, ale i rządy państw. Oto Światowa Organizacja Własności Intelektualnej z siedzibą w Genewie. Podlegający ONZ organ powołany w 1967 roku. Jego zadaniem jest ochrona własności intelektualnej na całym świecie.
Zajmuje się zatem patentami, markami oraz prawami autorskimi. Od 2008 roku funkcję kierownika pełni Australijczyk Francis Gurry. Postrzegamy wiedzę jako surowiec, niczym nie różniący się od benzyny. Nikt nie twierdzi, że benzyna powinna być darmowa, a uzyskanie wiedzy również wiąże się z pewnymi wymiernymi kosztami. Jednak co, gdyby wiedza stała się dobrem wspólnym? Do organizacji należą wszystkie państwa pierwszego świata oraz większość krajów rozwijających się. Giganci przemysłu czerpią jednak ogromne korzyści z ochrony swoich patentów. Interesy obu grup są zatem fundamentalnie sprzeczne. Wyodrębniliśmy kilka kontrowersyjnych aspektów prawa patentowego. Pierwszym z nich jest kwestia dostępu, leżąca u podstaw całego systemu. Dostęp do danego towaru zaczął być postrzegany jako dobro samo w sobie, które można komuś sprzedać za konkretną kwotę. Z drugiej strony, każdy wynalazca chce, by jego dzieło pomogło jak największej grupie ludzi, bez względu na to, czy mowa o lekach, technologiach upraw, technologiach przyjaznych środowisku, czy sposobach pozyskiwania odnawialnej energii. To odwieczna sprzeczność i wątpię, żebyśmy kiedykolwiek się jej wyzbyli. Wybrałam się do Indii, aby lepiej zrozumieć, na czym polega ten międzynarodowy konflikt. U jego podstaw leży dostęp do tanich leków. Opatentowane środki są bardzo kosztowne i obywatele państw rozwijających się często nie mogą sobie na nie pozwolić. Przeszło 2,5 miliona Hindusów to nosiciele HIV. Odwiedziłam w Delhi tak zwane koło ludzi pozytywnych. Jego członkowie spotykają się raz w miesiącu. Vikas Ahuja to wiceprzewodniczący organizacji. O swoim schorzeniu dowiedziałem się, gdy byłem na ostatnim roku studiów chemicznych. Straciłem wszelką nadzieję, ponieważ w Indiach HIV to swoisty wyrok śmierci. Nasz rząd używał kiedyś nawet symbolu czaszki z dwiema skrzyżowanymi kośćmi. Nie było ratunku. Leki co prawda były dostępne, jednak koszt rocznej kuracji wynosił 8 do 9 tysięcy dolarów. Wielu Hindusów nigdy nawet nie śniło o takiej kwocie. Jak większość Hindusów, Vikas nie może liczyć na ubezpieczenie zdrowotne. Spytałam przedstawicielkę Lekarzy Bez Granic, dlaczego giganci farmaceutyczni nie obniżą więc cen leków w krajach biedniejszych. Firmy obniżyły ceny, jednak niewystarczająco. Postrzegają to głównie jako chwyt marketingowy. Nawet jeśli żądają 5 tysięcy dolarów zamiast 10, w tym kraju to nadal zawrotna kwota. Koncerny nie chcą obniżyć cen w obawie przed reimporterami, którzy mogliby zalać dochodowe rynki na Zachodzie. Niższe ceny leków są po części zasługą Mahatmy Gandhiego. Utrzymywał on, że Indie muszą uniezależnić się gospodarczo od Zachodu i naciskał na utworzenie własnego przemysłu farmaceutycznego. W latach 60. Indie unieważniły wszelkie medyczne patenty. Umożliwiło to tanią produkcję środków zawierających opatentowane substancje.
Pierwszy skuteczny środek przeciwko HIV pojawił się w Ameryce oraz Europie w latach 90. Patenty nie były honorowane na terenie Indii, więc fundacje pokroju Lekarzy bez granic mogły zamówić w indyjskiej fabryce tańszy zamiennik. W rozmowach z producentami szybko pojęliśmy, że kuracja wcale nie musiała kosztować 10 tysięcy dolarów rocznie, a zaledwie 350. Z dnia na dzień AIDS przestało być w Indiach nieuleczalną chorobą. Pierwsze indyjskie środki pojawiły się na rynku w roku 2000. Kuracja była tania, ponieważ w jednej pastylce można było zawrzeć kilka różnych środków. Na Zachodzie zabraniały tego prawa patentowe. Większość wyprodukowanych w Indiach leków jest eksportowana do Afryki, ponieważ tam również nie honoruje się patentów. Leki na AIDS wyznaczyły istny przełom, ponieważ wcześniej nikt nie interesował się takimi rynkami jak Środkowa Afryka. Z tego też względu nikt nie dbał o ochronę patentów na jej terenie. Gdy jednak w Afryce wybuchła epidemia, obrońcy praw patentowych nie mogli nadążyć za nagłym wzrostem popytu. Największe spory dotyczące leczenia AIDS wynikły właśnie stąd, że najgorzej chorujące państwa nie uznawały patentów na leki. Kraje uprzemysłowione nalegają, by własność intelektualna była chroniona przez międzynarodowe normy. Chcą, aby ich patenty były uznawane na całym świecie, co uniemożliwiłoby produkcję tanich zamienników. Dlatego w 1994 roku utworzeniu Światowej Organizacji Handlu towarzyszyło uchwalenie nowych zasad ochrony własności intelektualnej. Patenty podlegają teraz prawu handlowemu, a karą za ich pogwałcenie może być narzucenie sankcji na import towarów. W wyniku tych negocjacji kraje rozwinięte i uprzemysłowione zgodziły się otworzyć swoje rynki na towary pochodzące z krajów biedniejszych. Doprowadziło to do tego, że mniej wymagające zawody są dziś wykonywane głównie za oceanem, w krajach o niższych średnich zarobkach. W zamian za otwarcie rynków kraje biedniejsze zobowiązały się natomiast chronić własność intelektualną wykorzystywaną przy produkcji. Indie wstąpiły do Światowej Organizacji Handlu w 1995 roku i podpisały umowę o ochronie własności intelektualnej. Zmusiło to kraj do ponownego uznania patentów na leki. Od 2005 roku w Indiach można produkować tylko zamienniki leków, na które patenty już wygasły. Nowe i lepsze środki zwalczające HIV oraz zapalenie wątroby trafią więc na tutejszy rynek dopiero 20 lat po ich wynalezieniu. Od ostatnich lat państwa, w których działa najwięcej firm dzierżących patenty, starają się wymusić na krajach rozwijających się, by te przyjęły coraz więcej umów oraz traktatów, na których skorzystają tylko obcy właściciele patentów, a nie ich rodowici konsumenci. Obustronne umowy są spisywane w nieco ogólniejszym tonie niż ten stosowany przez Światową Organizację Handlu oraz w Układzie o Współpracy Patentowej. Ale jak jeden zbiór zasad może się tyczyć zarówno leków, jak i telefonów i odkurzaczy? Zdrowie to przecież wyższa potrzeba niż posiadanie urządzeń elektronicznych.
Biedne kraje płacą dziś więcej za korzystanie z zachodnich licencji, niż wynoszą datki od organizacji dobroczynnych. Ale państwa pokroju Indii również stają do walki w obronie własności intelektualnej. W 1997 roku amerykański urząd patentowy zezwolił teksańskiej firmie Rystek na opatentowanie nowej odmiany ryżu basmati. Umowę wzięły pod lupę liczne organizacje pozarządowe oraz indyjskie Ministerstwo Gospodarki. Ich odkrycia wywołały istny skandal. Ryż opisany w patencie nie różnił się niczym od tradycyjnej odmiany basmati uprawianej w Indiach. Powoływano się na zapach, długość ziaren i fakt, że ta zwiększa się po ugotowaniu. Sposób uprawy też był identyczny. Ryż basmati jest uprawiany w Indiach od pokoleń i to cenny towar eksportowy. Amerykański patent zagrażał indyjskim plantatorom. Na jego mocy Rystek mogło zablokować import ryżu na teren Ameryki oraz Europy. Rząd Indii musiał stoczyć 3-letnią batalię sądową. Rystek ostatecznie wycofał drażliwy wniosek. Jednak proces kosztował Indię przeszło 2 miliony dolarów. Mało kto zdaje sobie sprawę, że ryż, zboża i kukurydza wcale nie są produktami naturalnymi. W lesie nie rosną ryż ani zboże, tylko dzikie trawy. Fakt, że z czasem zaczęliśmy uprawiać pożywniejsze rośliny, jest zasługą plemiennych kultur, z których się wywodzimy. Suman Sahai oraz jej organizacja Gene Campaign chcą zapobiec kolejnym nadużyciom. Ryż zaczęto uprawiać właśnie tu, na północy Indii. Z biegiem lat tutejsi rolnicy odkryli niezliczoną liczbę odmian. W trosce o zachowanie różnorodności biologicznej, Gene Campaign utworzyło w rejonie Jharkhand liczne banki nasion oraz uczy rolników, jak prowadzić podstawowe badania. Inspektorzy zapisują, czym cechują się hodowane tutaj odmiany ryżu. Rośliny zostają następnie zarejestrowane, by mogły być chronione jako regionalne odmiany. Jeśli firmy zechcą je hodować, muszą wpierw uiścić opłatę licencyjną. Nasiona są przechowywane w głównym banku nawet przez kilka lat. Jest on regularnie sprawdzany pod kątem wilgotności i szkodników. W ciągu ostatniej dekady Suman wraz z kolegami zebrała tu niemal 1000 odmian ryżu. Dla każdej firmy nasze zbiory są warte grube miliony dolarów, ponieważ potrzebują szerokiej puli genetycznej, by móc hodować nowe odmiany. Mamy tu gatunki odporne na zasolenie, na suszę i na konkretne choroby. Mogą rosnąć w każdej glebie i w każdych warunkach. To praktycznie wszystkie znane odmiany ryżu. Koncerny byłyby gotowe iść po trupach, żeby je zdobyć. Każdy gatunek ryżu jest chroniony przez kryptonim, a tylko garstka ludzi wie, gdzie i jak jest hodowany. Właśnie ta wiedza czyni ziarna tak cennymi. Ziarna nie mogą zostać opatentowane, ponieważ należą do naszego ludu. Nie mogą nam ich odebrać.
There's no question, no question. Spotkałam się na Majorce z Michele Boldrinem, który w swojej książce wbrew monopolowi intelektualnemu nawołuje do obalenia obecnego systemu patentowego. Jak większość ekonomistów, Boldrin wątpi, żeby ochrona własności intelektualnej przekładała się na rozwój gospodarczy. Spytałam więc, jak widzi przyszłość. Obawiam się, że sytuacja tylko się pogorszy, gdyż Zachód zaciekle kreuje kolejne monopole intelektualne. Fakt, że ludzie wznoszą takie mury, by się chronić, to objaw nieubłaganej recesji. Po części winie zachodnie społeczeństwo, które zgnuśniało i stało się mniej kreatywne. Zbytnio martwi je stan posiadania. Zdaniem Michele, firmy stosują patenty, by ugruntować swoje monopole. Wolny przepływ informacji na dłuższą metę bardziej wyszedłby nam na dobre. Naśladownictwo to największy motor postępu, bez którego wprost nie można mówić o rozwoju gospodarczym. Ludzie często nie rozumieją, dlaczego piętnuje fakt, że korporacje bogacą się głównie dzięki patentom. Spójrzmy na to ze społecznego punktu widzenia. Jakie prawo głosi, że udziałowiec albo kierownik jednej konkretnej firmy ma stać się taki bogaty? Czy przepisy nie mówią raczej o dobru przeciętnych obywateli? Michele pragnie zatem obalić wszelkie patenty i przyznawać je tylko w wyjątkowych przypadkach. Rzecz jasna, nie byłoby to na rękę takim molochom jak Monsanto, Pfizer, wielkie koncerny farmaceutyczne czy Apple. Ale na ich miejsce wyrosłoby parę mniejszych apli dążących do wspólnego dobra. Czy patenty istotnie zachęcają wynalazców? Wielu informatyków jest przeciwnego zdania. Zwolennicy tak zwanego otwartego oprogramowania od przeszło 30 lat piszą programy o jawnych kodach źródłowych. Pozwala to członkom społeczności stale je ulepszać. Przez ostatnie 5 lat podobne inicjatywy narodziły się w innych sektorach, choćby w motoryzacji. Odwiedziłam zakład Local Motors na przedmieściach Phoenix. Tutejsze prototypy oraz limitowane serie są produkowane całkowicie jawnie. Myślę, że uda się zwiększyć przyczepność, jeśli nieco zmienimy wysokość zawieszenia. John Rogers to jeden z założycieli firmy. Ma nadzieję, że jego nowy model biznesowy zmieni niegdyś oblicze motoryzacji. Samochody spalają 70% całego produkowanego paliwa. Istnieje miliard pojazdów, ale wielu z 7 miliardów ludzi chciałoby jeden na własność. Należy całkiem zmienić metody ich produkcji. Postęp w branży motoryzacyjnej jest wolny i wiąże się z dużymi wydatkami. Linie produkcyjne zwracają się dopiero po dłuższym czasie. W zakładzie Local Motors korzysta się z prostych i tanich narzędzi oraz z pracy ludzkich rąk. Powstałe tu samochody można stale przerabiać i ulepszać. Firma współpracuje z największą społecznością niezależnych projektantów oraz wytwórców na całym świecie.
Każdy może wnieść coś do projektu za pośrednictwem specjalnego programu. Zamieszczanie swoich dzieł w internecie to dla tych twórców nie ryzyko, a raczej forma zabezpieczenia. Pochwalenie się czymś w sieci to najlepszy sposób na ochronę własności intelektualnej. Ludzie oczywiście będą z niej korzystać, ale przynajmniej otwarcie się do czegoś przyznałem, zamiast się z tym kryć. Myślisz, że stworzyłeś coś wspaniałego, a dwa tygodnie przed premierą ktoś inny wyskakuje i mówi: patrzcie, nad czym pracowałem od pół roku. Nawet jeśli poświęciłeś temu cały rok, twój wysiłek poszedł na marne. Choć firma nie uznaje patentów, jej dzieła wciąż są chronione, tylko na innej zasadzie. Licencje Creative Commons, spisane pierwotnie przez profesora Lorenza Lessiga, miały chronić twórców dzielących się swoimi dziełami w internecie. Rozbudowany system pozwala im kontrolować, jak zostaną wykorzystane. Jak większość wozów na naszej stronie, ten pojazd także jest chroniony przez licencję Creative Commons. Każdy może go zbudować, ale potrzebowałby licencji, gdyby chciał przystąpić do masowej produkcji i sprzedaży. Wszyscy mogą też dowolnie zmieniać projekt, ale muszą wspomnieć, kto odpowiadał za pierwowzór. Niezależni twórcy często są bogaci w wiedzę, jednak brak im odpowiedniego zaplecza, by wprowadzić swe pomysły w życie. Im więcej ludzi pomoże im w ich realizacji, tym niższe poniosą koszty. Hinduski profesor Anil Gupta to twórca słynnego modelu rozwojowego opartego na sile sprawczej przeciętnych obywateli. Problemów Indii nie rozwiąże się na deskach kreślarskich wielkich firm. Profesor Gupta pomaga dziś studentom zbudować maszynę do zbierania śmieci, gdyż w Indiach wciąż robi się to ręcznie. Na początek ustalmy, co chcemy osiągnąć. Organizacja utworzona 25 lat temu przez Anila Guptę dziś działa w przeszło 70 państwach. Gupta wspiera małe firmy oraz dążenie do sukcesu wspólnymi wysiłkami. Ten warsztat w Gujaracie zajmuje się przerabianiem motocykli na ciągniki. Jeśli ktoś patentuje leki, komputery i środki komunikacji, a następnie zabrania ich doskonalić, hamuje postęp. Jeśli jednak uznamy, że żadne państwo nie może zawłaszczać sobie podstawowych technologii, staną się one dobrem wspólnym. Wtedy znów zaczniemy się rozwijać. Ciągnik z motocykla jest nie tylko znacznie tańszy, ale i omija istniejące prawa patentowe. Akcesoria do ciągników są często opatentowane, więc nie można ich produkować bez licencji. Ci rolnicy mogą jednak tworzyć własne pługi lub siewniki i używać ich na własnych polach. W okolicy działa już kilkadziesiąt takich warsztatów. Jeśli chcemy dalej uważać się za demokratów, musimy być policentryczni.
Jednostki nie mogą dzierżyć zbyt wielkiej władzy, a monopolizacja to proces na wskroś szkodliwy. Liberalne podejście do kwestii własności intelektualnej to najważniejszy filar demokracji. Jeśli władza zostanie w rękach kilku ludzi, prędzej czy później zaczną go niszczyć. Banki genów, samochody budowane na otwartych licencjach, światowe sieci wynalazców. W wojnach patentowych pojawiły się nowe siły, a patenty wcale nie zahamowały postępu. Wróciwszy z Indii, odkryłam, że amerykański Sąd Najwyższy unieważnił patenty Myriad Genetics. To wielkie zwycięstwo dla Lisbeth Ceriani oraz innych powodów. Jednak patenty i tak lada chwila miały wygasnąć. Patenty są niczym granice wytyczone w wolnej przestrzeni publicznej. Gdy wygasają lub zostaną zniesione, ludzie znów mogą wejść na niegdyś odgrodzony teren. Gdy patent wygasa, nasza organizacja z miejsca ujawnia jego dokumentację. Opisana tam technologia jest całkiem darmowa. David Martin zamieszcza w sieci coraz więcej zapomnianej wiedzy, wydobytej z odmętów kartotek urzędów patentowych. Tymczasem ja odkryłam, że potwór zwany prawem patentowym jest znacznie bardziej obecny w moim codziennym życiu, niż pierwotnie sądziłam. Wersja polska, platforma NC+. Tekst Piotr Kacprzak, czytał Maciej Orłowski.